z bardzo interesującym zjawiskiem mamy do czynienia, dodając kolejne liczby nieparzyste. 1 dodać 3 równa się 4, czyli 2 do kwadratu. 1 dodać 3 dodać 5 równa się 9, czyli 3 do kwadratu. 1 dodać 3 dodać 5 dodać 7 równa się 16, czyli 4 do kwadratu. I tak dalej. Udowodnimy, że prawdziwe są wszystkie tego typu równości. Zobrazujmy problem geometrycznie. Jedynkę przedstawmy jako jeden kwadracik. Do jedynki dodajmy trójkę. Czyli dorysujmy trzy kwadraciki z boku i na dole. Widzimy, że powstał kwadrat o boku 2. Czyli 1 dodać 3 równa się 2 do kwadratu. Teraz dorysujmy 5 kwadracików. 2 z boku, 2 na dole i 1 w prawym dolnym rogu. Powstał kwadrat o boku 3. Czyli 1 dodać 3 dodać 5 równa się 3 do kwadratu. Czy w każdym następnym kroku, dodając kolejną liczbę nieparzystą, czyli dorysowując odpowiednią liczbę kwadracików, także uda nam się zbudować kwadrat? Powiedzmy, że zsumowaliśmy już k początkowych liczb nieparzystych. Czyli obliczyliśmy 1 dodać 3 dodać 5 dodać 7 dodać i tak dalej, aż do dodać 2k odjąć 1. I zbudowaliśmy kwadrat o boku k. Co się stanie, jeżeli dodamy kolejną liczbę nieparzystą? Czyli do naszego kwadratu o boku k dorysujemy 2k dodać 1 kwadracików. K z nich możemy dorysować z prawej strony. K kolejnych na dole. I ostatni w prawym dolnym rogu. Widzimy, że po dodaniu kolejnej liczby nieparzystej uzyskaliśmy kwadrat o boku k dodać 1. Podsumujmy. Zauważyliśmy na początku, że prawdziwe są równości z czterech pierwszych wierszy. Sprawdziliśmy także, że dodanie do sumy k początkowych liczb nieparzystych kolejnej liczby nieparzystej zmienia tę sumę z k kwadrat na k dodać 1 kwadrat. Innymi słowy, wiemy, że jeżeli pewna tego typu równość jest prawdziwa, to następna taka równość także będzie prawdziwa. Czyli jeżeli czwarta równość była prawdziwa, to piąta także będzie prawdziwa, jeżeli piąta, to i szósta, jeżeli szósta, to także siódma i tak dalej. Udowodniliśmy, że suma dowolnie wielu początkowych liczb nieparzystych jest kwadratem odpowiedniej liczby naturalnej. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.